Bazylika Bożego Ciała, ongiś najważniejsza budowla Kazimierza, wznosi się nieopodal placu Wolnica, który był kiedyś rynkiem miejskim. Warto pamiętać, iż Kazimierz, obecnie dzielnica Krakowa, do końca XIX wieku był osobnym miastem. Niegdyś monumentalna gotycka bryła kościoła górowała nad całym miastem. Dziś wtapia się w krajobraz wąskich uliczek. Świątynię ufundował około 1340 roku król Kazimierz Wielki. Miasto Kazimierz powstało w 1335 roku i w tamtych czasach, jak powstawało miasto, powstawał też kościół Farny. Co prawda na Kazimierzu w pobliżu znajdowały się już różnego rodzaju kościoły pod różnymi wezwaniami, ale nie były one przy rynku głównym miasta, tak jak to miało miejsce w tamtych czasach. Więc postanowiono właśnie tutaj przy rynku głównym miasta Kazimierz wybudować Bazylikę Bożego Ciała. Budowa rozpoczęła się przed rokiem 1341. Trwała bardzo długo i była bardzo kosztowna, była finansowana przez różnych królów, ale wreszcie została jej budowa dokończona w 1500 roku. Właśnie wtedy została także dokonana konsekracja tej bazyliki, której dokonał kardynał Fryderyk Jagiellończyk. Na początku XV wieku, gdy trwała jeszcze budowa świątyni, Władysław Jagiełło sprowadził z Kłodzka kanoników regularnych. Dla nich w latach późniejszych zbudowano przy kościele klasztor. Tutaj w 1405 roku z dalekich Rodnic, z Czech, Władysław Jagiełło ściągnął kanoników regularnych laterańskich, aby właśnie w tej świątyni i przy tym klasztorze nieśli posługę duszpasterską mieszkańcom Kazimierza. Pierwszym, który był tutaj obecny, który przyjechał z Czech, był Konrad Alemann, Niemiec, który rozpoczął posługę tutaj na Kazimierzu. Bazylika Bożego Ciała to budowla o ogromnych rozmiarach i niezwykłej konstrukcji. Warto wiedzieć, iż należy ona do grupy świątyń zbudowanych z zastosowaniem systemu filarowo-szkarpowego, który umożliwiał wznoszenie budowli bazylikowych bez stosowania łuków oporowych. Jej pierwotne gotyckie wyposażenie w dużej części zostało zastąpione barokowym w pierwszej połowie XVII wieku. Szczególne wrażenie robi monumentalny ołtarz główny. Ołtarz jest bardzo ciekawym przykładem tej doby kontrreformacji, kiedy na miejscu wcześniejszego powstał właśnie olbrzymi barokowy ołtarz o wysokości 21-22 metrów. Prawda? To jeden z większych ołtarzy w Polsce. O bogatej symbolice mamy tutaj przedstawione rzeźby, które przedstawiają proroków z Starego Testamentu, a później nowożytność. Ciekawy obraz Pokłon Pasterzy, który malował właściwie włoski taki świetny malarz Tomasz Dolabella. W górnej scenie ukazany jest Chrystus, czyli zdjęcie z krzyża ciała Chrystusa. Całość programowa tego kościoła jest właściwie podporządkowana Bożemu ciału, ciału Chrystusa. I mamy sceny ikonograficzne, które ukazują nam życie Chrystusa od narodzenia do Jego śmierci. Wśród bogatego wyposażenia kościoła wzrok przyciąga także imponująca ambona, wykonana w połowie XVIII wieku. Ma ona kształt łodzi z masztem i żaglami, którą podtrzymują dwie syreny. W
wiadomo, że kanonicy regularnie to zakon kaznodziejów, więc jedno z głównych działań to ogłoszenie też kazań i nauczanie wiernych. Ta ambona jest takim głównym miejscem w kościele, w centrum nawy głównej, skierowana do wiernych. Ona nie jest gdzieś przy prezbiterium, ale właściwie przy środkowym filarze, bogato zdobiona. Wykorzystana jest tutaj do przedstawiania łódź, której kiedyś Chrystus nauczał apostołów, a później jego następcy, święty Piotr, a później następcy, kierowali Słowo Boże do wiernych. I ta łódź jest takim przykładem dryfujących po świecie braci, zakonników, którzy głoszą Słowo Boże. Ozdobą niezwykle długiego prezbiterium są bogato zdobione stalle kanonickie, wykonane w pierwszej połowie XVII wieku. Stale są wykonane z drewna lipowego, a ta kolorystyka brązowa tworzyła się podczas długiego okresu czasu konserwacji, a obrazy przedstawiają różne sceny z życia świętych kanoników regularnych. Prezbiterium oddziela od nawy głównej kościoła smukły wykonany z cegły i kamienia ciosowego łuk tęczowy. W jego wnętrzu, po bokach ukrzyżowanego, widzimy figury Matki Bożej oraz świętego Jana Apostoła, natomiast u stóp figurę świętej Marii Magdaleny, opłakującej śmierć Pana. Organy w Bazylice Bożego Ciała są największym instrumentem w Krakowie. Zaprojektowano je na 83 głosy. Organy składają się z dwóch części. Jedna w barokowej szafie z 1664 roku została zawieszona w prezbiterium. Druga to nowy instrument zamontowany na specjalnych podporach na chórze. Ozdobą północnej ściany bocznej jest mauzoleum świętego Stanisława Kazimierczyka, zakonnika tutejszego klasztoru kanoników regularnych laterańskich. Stanisław Kazimierczyk zmarł w opinii świętości 3 maja 1489 roku. Zaraz po śmierci wierni otoczyli go kultem. W 1993 roku został beatyfikowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 17 lat później, w 2010 roku, papież Benedykt XVI zaliczył go w poczet świętych. Kaplica świętej Anny, która jest właśnie za moimi plecami, jest unikatem w skali Europy ze względu na to, że jest to jedna z niewielu czynnych kaplic brackich z pełnym, kompletnym właśnie brackim wyposażeniem XVII-wiecznym, czyli ołtarz świętej Anny, późno-manierystyczny, wczesno-barokowy ołtarz, dwie szafy brackie, bracki krzyż procesyjny, taki wielki, ciężki, barokowy krzyż procesyjny, który jest noszony na skórzanym pasie w takim specjalnym siodełku i bracki feretron. Bractwo powstało na samym początku istnienia tej bazyliki i powstało jako Bractwo Najświętszego Sakramentu. Kościół Bożego Ciała, duchowość eucharystyczna i Bractwo Najświętszego Sakramentu. Najbardziej znanym członkiem naszego bractwa był król Jan III Sobieski, który po Wiktorii Wiedeńskiej wstąpił do tego bractwa razem z rodziną. Bractwo przetrwało różne burze dziejowe. Istniało ono również w takich trudnych okresach dla tego kościoła, czyli na przykład w wieku XIX, w okresie międzywojennym, kiedy praktycznie cały teren parafii Bożego Ciała zamieszkiwali Żydzi. I tutaj chrześcijan na Kazimierzu było bardzo mało, ale bractwo też było. Bracia uczestniczą we wszystkich ważnych uroczystościach, które się odbywają tutaj w Kościele Bożego Ciała. Mamy swoje msze brackie raz w miesiącu. Niedziela bracka to jest tradycyjnie trzecia niedziela bracka. W czwartki mamy wieczorem koronkę bracką. W piątki mamy drogę krzyżową, również poza Wielkim Postem. Bazylika Bożego Ciała jest dziś niezwykłą atrakcją architektoniczną Krakowa, ale również prężnie działającą parafią i centrum życia duchowego. Z historii wynika, że bazylika zawsze cieszyła się wielką przychylnością zarówno władców, różnych osób, które
posiadały władzę, a jednocześnie zabiegały o to one, żeby ta bazylika była zawsze piękna, nie uległa nigdy zniszczeniu. Także dzisiaj doświadczamy tego jako szczególne miejsce na mapie Krakowa, mapie religijnej, ale także i turystycznej, że to miejsce jest postrzegane bardzo pozytywnie jako pomnik architektury i pobożności. To tutaj na posadzce w bazylice widać zdeptane płyty kamienne, zdeptane przez wiernych, którzy przez wieki tutaj modlili się, którzy przychodzili do tej świątyni. Zachwyt nad tym miejscem, nad pięknem, to pokazuje ogrom tego sakrum, które jest ukryte we wnętrzu tej bazyliki. I dzięki temu wielkiemu zaangażowaniu różnych osób w historii tego miejsca udało nam się nie tylko ją zachować przed jakimikolwiek zniszczeniami, ale przede wszystkim zadbać o to, że i dzisiaj możemy cieszyć się jej pięknem.